Za słowo poranny gość radia RDM Nowy Sącz. A ze mną dzisiaj w studi studiu i studi z Państwem oczywiście Ludomir Handel, prezydent Nowego Sącza. Dzień dobry, witam Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana Redaktora. Panie Prezydencie, kilka jest tematów e, ważnych, gorących, które interesują mieszkańców e, Nowego Sącza. między innymi kibiców. Zacznijmy od stadionu Sandecji. E, kiedy będzie gotowy stadion? Mam nadzieję, że w tym roku. Oczywiście wszyscy wiedzą, że w kampanii wyborczej obiecałem budowę takiego obiektu. Bardzo się cieszę, że ten obiekt będzie miał 8111 krzesełek i będzie spełniał najwyższe normy, które są przewidziane w prawie piłkarskim. To powoduje, że będą się mogły tutaj rozgrywać różnego szczebla rozgrywki. Myślę, że będziemy dumni z takiego obiektu, bo już widać, że ta bryła będzie imponująca. Taki obiekt buduje się raz na 50 lat, taka jest prawda, i on będzie służył przez wiele, wiele lat mieszkańcom Nowego Sącza, całego regionu sportowcom ma także przyciągać młodych ludzi do uprawiania sportu, odciągać ich od laptopów. Mam nadzieję, że wszystko tutaj zostanie dopięte. Jest przygotowywany aneks, który określi terminy, który określi warunki, który określi również. E, oczywiście, prace dodatkowe, bo takie też, e, jak to zwykle w tego typu inwestycjach, mogą się pojawić. One są związane z dodatkowym wykończeniem, oświetleniem, e, z podniesieniem standardu tego wykończenia, e, pewnymi zmianami, jeżeli chodzi o pomieszczenia biurowe. Także po prostu standardowa inwestycja. Faktycznie trzeba przyznać, że ma tutaj e, lekkie opóźnienie, ale pamiętajmy, że nawet wydawałoby się, że, że prostsze inwestycje, jak budowa rąd na ulicy Piłsudskiego, e, to też było przesunięcie kilkumiesięczne w stosunku do pierwotnych planów. No jest to spowodowane różnymi czynnikami, także pogodowymi, kwestiami technicznymi, ale w ostatnim czasie przecież wszyscy wiemy, że każda inwestycja jest obarczona ryzykiem, również związanym z byłą pandemią, z łańcuchami logistycznymi, teraz także z zawieruchą na wschodzie, wojną, którą wywołała Rosja. Najważniejsze jest to, żeby ten obiekt powstał i żeby przez następne dziesiątki lat służył mieszkańcom nowego Sącha. Jaki będzie ten ostateczny koszt? Wiemy, że jest przewidziana ewentualna waloryzacja, ale też jakieś kary umowne, ewentualne. Jak ten koszt? Waloryzacja będzie? jest oczywiście przewidziana zgodnie z ustawami w każdej de facto w tej chwili inwestycji długoterminowej. Bo, bo no to, co się dzieje, szalejąca drożyzna, to wszyscy nie tylko w inwestycjach, ale przecież codziennie w sklepie się z tym zderzamy i spotykamy, jak te ceny szaleją i rosną. Także ustawodawca narzucił nawet obowiązek wypłaty takich dodatkowych środków generalnym wykonawcom za to, że, że te ceny tak szybko rosną. Na pewno będzie to jeden z najtańszych stadionów wybudowanych w Polsce. Wszyscy się mnie dopytują, jak żeśmy to zrobili, że mamy taką dobrą ofertę. Cała Polska jest tym zainteresowana. No i myślę, że będziemy się cieszyli otwarciem tego stadionu. Prędzej czy później, tak jak powiedziałem. No to jest kwestia oczywiście już kwestia wykonawcza. Wiem, że nad całością czuwa pan prezydent Artur Bochenegi i dlatego jestem spokojny. Czyli ile to wyniesie ten koszt? Myślę, że nie przekroczymy 82-83 milionów złotych. Mhm. Czy będzie doświetlenie dodatkowe bryły? We Nie stadiumu? ukrywam, żebym tego chciał. Z radnymi, z którymi rozmawiałem, też im się ten pomysł podoba. Tak jak powiedziałem, jesteśmy w trakcie uzgodnień i, i analiz. A kiedy drużyna wróci na stadion, to znaczy, gdzie będzie grała do tego czasu, kiedy będzie ona jeszcze. No tu budowany. oczywiście pytanie bardziej do, do zarządu klubu, natomiast wróci na, na Kińskiego wtedy, kiedy ten stan będzie po prostu odebrany. Panie prezydencie, miejskie spółki ostatnio też taki temat dosyć gorący, związany z komentarzami niektórych związane ze stratami miejskich spółek, czy Nowej, czy MPK, czy MPECU. Są spółki na zysku, jak na przykład STBS. Też pokusił się ktoś o wyliczenie, że to jest 23,5 miliony strat do 4,7 miliona zysku. Jak pan to ocenia, tą sytuację w miejskich spółkach, te, te straty? Czy to jest jakiś konstans, czy tu jest coś złego się dzieje? Sytuacja miejskich spółek <laughs> cały czas się poprawia. <laughs> Tutaj widać ewidentnie efekt pracy tych kilku lat. Kilkadziesiąt milionów złotych zainwestowane w MPEC. To samo, jeżeli dotyczy MPK czy STBS-u. I to widać. Natomiast, Szanowni Państwo, no musimy się już do tego przyzwyczaić, że w ciągu najbliższych miesięcy to jest okres wyborczy. Wchodzimy tutaj w różnego rodzaju okres ataków, fake newsów, kłamstw, które na przykład obnażyłem ostatnio w przypadku MPK, to spółka, która wyremontowała całe swoje zaplecze, która się rozwija, która wybudowała stację CNG na swoje potrzeby, która ma autobusy gazowe, która przeznaczyła 5,6 miliona na, na inwestycje. Widzimy bulwar Narwiku, jak się rozwinął, widzimy nowe parkometry. Także to wszystko są po prostu kłamstwa w przypadku straty MPK. Szanowni Państwo, spółka, która nigdy nie była dywidendowa, zawsze przynosi siła stratę, i to nie jest strata, tylko raczej niedopłata rekompensaty. Od zawsze wypłacano rekompensatę spółce MPK za prowadzenie transportu publicznego dla mieszkańców Nowego Sącza i regionu. I tak samo się działo 10 lat temu, i tak samo się dzieje teraz. Musimy pamiętać, że koszty w ciągu ostatniego roku wzrosły drastycznie. Wystarczy podjechać na stację paliw, zobaczyć, co się dzieje z paliwem. Ono wzrosło z 6 milionów w roku 2021 na 11 w roku 2022. To jest wzrost o prawie 5 milionów złotych rok do roku, ponad, ponad 40%. To samo dotyczy kosztów osobowych. Gaz do naszych autobusów cena to była 70 zł za 1 kWh W trzecim kwartale wynosiła to ta cena 850, czyli to jest 11 wzrost, proszę Państwa, kosztów gazu do naszych autobusów. To nie mogło się odbyć bez wzrostu kosztów ogólnych i to powoduje, że miasto musi po prostu więcej do tej spółki dopłacić. To jest, to jest naturalne w tej sytuacji. Cieszymy się z zysków wielomiliardowych spółek które dostarczają gaz oraz spółek, które wytwarzają paliwa w Polsce, bo to oczywiście spółki państwowe. No ale po prostu jest to robione kosztem oczywiście nie tylko mieszkańców, nie tylko obywateli, ale także firm, które korzystają. A tutaj, jeżeli mówimy o takich spółkach jak Nowa, Empec czy MPK, no tutaj udział, odpowiednio oczywiście paliwa, węgla, czy kosztów osobowych jest bardzo duży, mhm, ale jest na przykład STBS i tu jest zysk. Tak, no bo tam, tam nie jeżdżą autobusy, tam jest troszkę inna sytuacja. Ma swoje oczywiście inne problemy, bo są kwestie związane także z wzrostem kosztów materiałów budowlanych, czy, czy w ogóle robocizny, czy usług, ale tutaj jest inna spółka. Żadna z tych spółek nie jest spółką dywidendową. Ani ja, ani nikt rozsądny nie będzie oczekiwał, że te spółki będą generowały dywidendę dla miasta Nowego Sącza. One mają wykonywać pewne usługi dla mieszkańców Nowego Sącza. mają im służyć, mają być stabilne, mają się rozwijać, mają poprawiać swój wizerunek i tak się dzieje. Jestem bardzo zadowolony z tego, w jakiej kondycji są nasze spółki miejskie. Pracownicy mogą spać spokojnie. Wiem, że są straszeni przez niektórych polityków. Ale tutaj naprawdę nie ma żadnego zagrożenia. Przykładem jest spółka MPK, która reguluje wszystkie swoje zobowiązania na bieżąco, posiada wolne środki na, na, na koncie, jednocześnie przeprowadza remonty, modernizacje, dodaje nowe usługi, usprawnienia. Także tutaj naprawdę, tak jak powiedziałem, jesteśmy w okresie wyborczym. Pewnie mniej się będzie mówiło o tych inwestycjach, które rozpoczynamy, czyli gruntownym remoncie szkoły numer 9 podstawowej, szkoły numer 17, drugiego liceum. To powiedzmy teraz właśnie. Zespołów elektryczno-mechanicznych. Zawsze to podkreślam, że te dobre, te dobre tematy, dobre inwestycje, no o tym się w kampanii rzadko mówi, no bo to oczywiście sól w oku, przecież przez wiele lat te szkoły czekały na remonty w tej kadencji udało się już wyremontować szkołę podstawową nr 6 naszego słynnego ekonoma a teraz przystępujemy do remontu drugiego liceum a także zespołu szkół elektryczno-mechanicznych tam są dwa projekty dwa etapy, jeden to dostosowanie do potrzeb z niepełnosprawnościami, widzimy budowę windy, która tam powstaje, proszę Państwa budowa windy w szkole w Nowym Sączu to oczywiście nową i mam nadzieję, że zostanie to dostrzeżone, bo, bo również wymieniamy elewację, ocieplamy. To samo dotyczy, tak powiedziałem, tych dwóch podstawówek: dziewiątki i siedemnastki. I to są informacje, które, które są pozytywne. Wczoraj podpisaliśmy umowę na prawie 10 milionów złotych i przeznaczamy je właśnie na te inwestycje w substancję oświatową. Panie prezydencie, Piotr Gumula, to osoba pełniąca obowiązki obecnie miejskiego szefa, miejskiego zarządu dróg. Wiemy, że oczywiście ma pan pełne prawo do tych decyzji kadrowych, ale wszyscy ciekawi jesteśmy decyzji związanej z panem Adamem Konickim. Czy tutaj. To były jakieś decyzje związane merytoryczne, z jakimiś może remontami aktualnymi, czy to mógłby nam pan rąbka tajemnicy udzielić? Oczywiście Później? tak. <laughs> tak, jak pan redaktor powiedział, jako prezydent miasta mam uprawnienia odczycie dobierania sobie współpracowników. Pan Piotr Gumola ukończył politechnikę krakowską. Od wielu, wielu lat pracował w firmie wykonawczej, więc znał podszewki, wszelkie zagadnienia drogowe. Od roku 20 pracował w sądeckim MZD, piął się po szczeblach kariery. Od 1 stycznia 23 był zastępcą dyrektora. No i teraz w naturalny sposób zaproponowałem mu stanowisko dyrektora, którą, które objął i myślę, że tutaj będzie prowadził dalej wszystkie sprawy związane z inwestycjami, z remontami, bo jest ich bardzo dużo. To nie jest jedyna zmiana, która czeka Sądecki Ratusz. To jest podmiot, który zatrudnia kilka tysięcy osób, także są naturalne ruchy, naturalne odejścia na emerytury, przyjścia. Osoby zmieniają pracę, zmieniają stanowiska. Ten ruch jest naprawdę spory. Ja przystąpiłem rzeczywiście do przeglądu kadry kierowniczej w Ratuszu i tak jak powiedziałem, wiem, że nie jest to ostatnia zmiana. Którą, którą, której dokonam jeszcze w tej kadencji. Robię to wszystko po to, żeby zoptymalizować funkcjonowanie jednostek, wydziałów i tego, żeby mieszkańcy byli jak najbardziej zadowoleni z tych usług, które miasto serwuje. Swoim mieszkańcom. Uh -huh. Jeśli chodzi o te usługi, czyli tu mówimy akurat o remontach dróg, proszę powiedzieć nam o tych, które no dzisiaj się zaczynają, ale też tych najważniejszych, najbliższych, jakie terminy? No, oczywiście przygotowujemy się do szeregu nowych tematów. Ulica Magazynowa, bardzo ważna ulica, prowadząca do, do ważnej naszej szkoły, do instytucji, do, do wielu firm. Te w też bardzo złym stanie. Ulica nowo Myślę, że to wszystkie te oba tematy to początek. Sierpnia. Myślę, że zakończymy niektóre tematy do końca marca 2024 roku. Niektóre może się uda jeszcze w tym roku zamknąć. Stabilizacja osuwiska na ulicy Zalesie. Tutaj trwają roboty przygotowawcze. Planujemy zakończenie w grudniu tego roku. Oczywiście cały czas, szanowni państwo, szeroki front robót na ulicy Nawojowskiej. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj rozpoczynamy układanie ostatniej warstwy asfaltu tej ścieralnej na całej długości ulicy Nawojowskiej, i tutaj ten termin 30 września mogę podać jako termin niezagrożony zakończenia tej inwestycji. Oczywiście, jak zwykle, prace jeszcze przy zieleńcach estetyczne, porządkowe. Rondo przy ulicy 1 Brygady Freslera wczoraj obserwowałem prace związane z kanałem deszczowym roboty brukarskie. I też wydaje mi się, że termin końca wakacji, czyli 30 sierpnia, jest terminem niezagrożonym. Na małej porębie, oczywiście, budowa chodnika od bohaterów Orła Białego w kierunku Podbielowskiej. Grodzka, tutaj położyliśmy warstwę wiążącą asfaltową, trwają prace brukarskie. Też chciałbym zamknąć do końca wakacji temat Grodzkiej, bo to ważna ulica prowadząca do naszych. Szkół, Naściszowska, to wszyscy w centrum obserwujemy pracę od ulicy Halera do Paderewskiego, a także roboty oświetleniowe, tutaj także wymieniamy oświetlenie. Też proszę Państwa chciałbym zamknąć całość tej inwestycji jeszcze w wakacje ulica Konstanty. Też mieszkańcy Bulek obserwują, tutaj trwa układanie krawężników, roboty ziemne, sieciowe, układanie podbudowy. Pewnie wkrótce przystąpimy także do tej pierwszej warstwy wiążącej. No i oczywiście dwie duże inwestycje, czyli most ulicy Kamiennej wczoraj. Było badanie obciążenia. Mhm. 6 32-tonowych pojazdów jechało na, na ten most, tak żeby sprawdzić. Udało czy się wszystko? Udało się. Zewnętrzne laboratorium oczywiście ocenia. Jak wyniki będą pozytywne, wtedy będziemy mogli uruchomić tam ruch technologiczny i przystąpić do rozbiórki mostu tymczasowego. Cały czas oczywiście ulica Jana Pawła II, też chciałbym, żeby na koniec roku można było uruchomić nową ulicę, ten nowy łącznik pomiędzy ulicą 29 listopada a ulicą Smolika razem z nowym rondem na ulicy Jana Pawła II, wtedy to da możliwość odciążenia ruchu. I będziemy mogli zająć się bardzo ostro już pracami związanymi z remontem, modernizacją ulicy, dalszej części ulicy Jana Pawła i przystąpić do budowy ronda na styku ulicy Zielonej Jana Pawła II oraz. Wyspiańskiego. Także jak pan redaktor widzi, cały czas prace trwają. Dużo z nich chciałbym zamknąć do końca wakacji. Tutaj też. Widać, e... że pan lubi ten zapach świeżego asfaltu. Lubię prawda? zapach świeżego asfaltu, i myślę, że tego sądeczanie oczekiwali, że będą jeździć po, po równych drogach, nie będą one dziurawe. To dziesiątki kilometrów, już które w tym. W tej kadencji udało Panie nam się. Panie prezydencie, wykonać. to jeszcze o próg zapytam na ogrodowej. Bo Oczywiście. tam mieszkańcy proszą, aby ten próg wykonać w związku z hałasem, też, który tam panuje. Czy to jest możliwe? Oczywiście, temat jest mi znany. Te, te progi zostały wykonane dwa lata temu. Muszę powiedzieć, że one zostały wykonane zgodnie z wszelkimi normami, przepisami. Sądzę, że gdyby każdy samochód wjeżdżał tam z prędkością taką, jaką widnieje tam znak, 30 km na godzinę. To nie byłoby problemu. Co więcej, do, dołożyliśmy tam nawet już te wskaźniki, pomiary prędkości, mam nadzieję, że to spowoduje, że, że mieszkańcy będą zwalniali. No, taki był cel, czyli to uspokojenie ruchu, bo zawsze właśnie ten świeży prosty asfalt, o którym mówi pan, pan redaktor, no jednak zwłaszcza młodych ludzi, inspiruje do tego, żeby sprawdzić możliwości swoich samochodów. I tutaj bezpieczeństwo nakazuje, żeby takie przejścia dla pieszych wynosić w górę, żeby one były widoczne, żeby one były troszeczkę inne niż normalne, standardowe przejścia, bo są po prostu miejscami groźniejszymi. No, najważniejsze jest bezpieczeństwo, najważniejsze jest to, żeby, żeby się nic nikomu nie stało. Takie, takie przejścia wyniesione, o które starają się już mieszkańcy, nie ukrywam innych osiedli, bo, bo generalnie samo rozwiązanie się podoba. Ze względu na tą prędkość, którą uzyskają te samochody, może być to rzeczywiście w jakimś stopniu czasem uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, i tutaj cały czas jesteśmy w dialogu i w rozmowach. No, musiałoby rzeczywiście coś się pojawić takiego specyficznego, żeby, żeby ten cały, cały, cały temat przebudowywać, ale tak jak powiedziałem, to zostało wybudowane zgodnie z zasadami, zgodnie z projektem, zgodnie z przepisami. Zabezpieczyliśmy to ostatnio, tak jak powiedziałem, dodatkowo tym, tym, tym znakiem pokazującym prędkość. Mam nadzieję, że mieszkańcy jednak się dostosują do tej, do tej prędkości, korzystający z tej ulicy i będą spokojnie te, te wywyższenia przejeżdżać. Panie prezydencie, na koniec zapytam. Wiemy, że Pana partią jest nowy sąd. Tutaj jakby stwierdził Pan jednoznacznie, że do parlamentu nie wybiera się Pan. W tym roku, ale może kiedyś jeszcze, to proszę odpowiedzieć, co w przyszłości wyzwanie. No, oczywiście, nigdy nie mów nigdy, natomiast, ponieważ było wiele pytań, sugestii, podpowiedzi, wręcz nawet niektórzy stwierdzali, że ja na pewno gdzieś będę startował do Sejmu czy do Senatu, zdecydowałem się jasno powiedzieć i wyraźnie: nie będę ubiegał się o miejsce na żadnej z list do Sejmu, czy nie będę kandydował do Senatu. Moją partią jest Nowy Sąsz, tak jak pan redaktor powiedział. Kontynuuje pracę dla mieszkańców, kontynuuje te remonty, kontynuuje inwestycje rozpoczęte. Myślę, że przedstawię także wszystkie efekty tej pięcioletniej pracy, dlatego, że podjąłem się tego działania, tego zadania i nie zamierzam na dzień dzisiejszy opuszczać Nowego Sądza, przeprowadzać się do Warszawy. Mhm. A bo... Czy pan oddech byłego prezydenta gdzieś na plecach? Nie, naprawdę nie tutaj to wystarczy, że mieszkańcy porównają e, amfiteatr, porównają basen nad Łubinką, porównają lodowisko, porównają ulicę Śniadeckich, klasztorną, Żółkiewskiego, Aleje Sucharskiego, e, Broniewskiego, e, szkołę podstawową numer 6. E, e, myślę, że tutaj każdy z mieszkańców mógłby wymienić wiele e, powodów, e, s, które powodują, że nie czuje tego oddechu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ludomir Handel, prezydent Nowego Sącza. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Słowo za słowo, poranny gość radia RDM Nowy Sącz